Witam z tej strony Rafhard. W dzisiejszym odcinku pokażę Wam, z jaką mocą, jaki hałas wywołuje tutaj ten mini kompresor, który jest no, w tej chwili takim, można powiedzieć, przebojem rynkowym. Dość dużo osób z pędzli przeskakuje właśnie na ten wytwór i powiem Wam, no. Ja już tutaj zdanie na ten temat wyraziłem, na temat, znaczy jeżeli ktoś chce dłużej zajmować się modelarstwem, to nie polecam, ale jeśli ktoś chce spróbować i ma 200, to polecam. Dobra, co teraz się w ogóle dzieje? Tutaj, jak widzicie, mam urządzenie, które służy do mierzenia decybeli. Mój głos osiąga w tej chwili jakieś 83 decybele nawet. Dobra, teraz przez chwilę pomilczę i będziemy mieli tło akustyczne, czyli te wszystkie rzeczy, które są z zewnątrz. Ok, 80, przepraszam, 38, a nie 80. I co? No i odpalamy. Odpalamy i zobaczymy. I teraz, no ja tutaj staram się, żeby to nie było, bo wiadomo, że nikt tego przy uchu nie będzie trzymał. Jakieś 30 cm. Jakieś 30 cm tutaj wrzucimy. Dam tutaj dalej, żeby to był sam hałas tego urządzenia, nie, bo tutaj też hałas wywołuje powietrze. Zobaczcie. 85. Czyli mogę śmiało powiedzieć, że tu jest około 71 decybeli. 71 decybeli, tylko zastanawiam. Tutaj też jest w ogóle ciekawe, czy jakbym po prostu w ten sposób zrobił. To będzie uciekać. Czyli te nóżki są tu potrzebne. Jeżeli jest ukierunkowany w ten sposób, to jest około 70, czy sami widzieliście, ile jest w granicach tych 70 decybeli jest. I czy to jest dużo, czy mało? Przy kompresorach, które używają agregatu z lodówki, to jest dużo. Ja tutaj dla porównania, tylko że on będzie troszeczkę dalej go mam, ale moment, zaraz zrobimy porównanie. Kompresor, którego używam na co dzień, model AS188, test już był, ale postaram się go, nie dam rady go jakoś tak blisko tutaj, będzie w odległości około, żeby tutaj to było widoczne, około 60 cm. 60 cm on stoi na podłodze. On stoi na podłodze i zaraz zobaczymy, czy tutaj nam się. Okej, 58 i jeszcze
jeszcze jeden eksperyment, bo skoro ja go tutaj, on mnie blokuje mi tutaj przewody, żeby go ściągnąć na dół, to samo mogę zrobić z tym małym ustrojstwem. Tak, on jest w tej chwili jest położony na tym dużym. I macie poziom, on był położony na gąbce, także to też troszeczkę tłumi. To była gąbka, na której był, więc to też troszeczkę tłumi. Ja też staram się, ten, który tutaj przed chwilą odpalałem, ten większy, on również jest położony na gąbkach, także tak to wygląda. Więc jeżeli bardzo blisko, no to tam w granicach 70, jeżeli go gdzieś dalej umieścicie, to ten hałas oczywiście będzie mniejszy, z tym, że no, też przewód, długość przewodu, który tutaj jest w tym zestawie, nie pozwala jakoś na, chyba że zmienicie przewód, weźmiecie dłuższy przewód, to wtedy można się pobawić, ale to nie wiem, czy to ma sens, bo im dłuższy przewód, tym mniejsze ciśnienie będzie, bo to też jakiś tam jest współczynnik, który na to oddziałuje. Im dłuższy przewód, im większa ta średnica, to tym na końcu będzie mniejsze ciśnienie. Tak. Tego uczyli na fizyce podobno. Czyli dobra, jeszcze raz. Na koniec tutaj w odległości około 30 cm. Jeszcze raz teścik. O 71 decybeli, jeżeli tak blisko podejdziemy. Dobra, mam nadzieję, że to rozwiało wszelkie wątpliwości i pytania, które mieliście, czy to głośno przeszkadza. Sam rodzaj dźwięku, jak gdyby, ten jest bardziej taki, jak gdyby intensywny, taki bardziej denerwujący z tego małego ustrojstwa. Z tamtego jest taki bardziej wygłuszony. Zresztą odsyłam do inboxu u mnie na kanale AS188. On w tej chwili nie jest dostępny, ale na przykład AS186 chyba A jest dostępny w sprzedaży. I tyle mamy na podłodze jeszcze raz. Okej, dobra. Dzięki za oglądanie, dzięki za subskrypcję i do zobaczenia w następnym odcinku. Jak widzicie, ten już tutaj inbox miał. Tutaj Mustang się szykuje do inboxowania. Podejrzewam, że jutro wieczorkiem pewnie powinien wpaść na kanał. Dzięki za oglądanie i do zobaczenia w następnym odcinku.